Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maras i to jest kolejny odcinek luźnego grania z Minecraft. Słuchajcie, ostatni filmik na dzisiaj. Praktycznie większość z was obejrzy go jutro. Będzie taki troszeczkę dłuższy odcinek, ja tu będę rył dalej w tej mojej kopalni, czy tam sztolni. I o czym będzie dzisiaj odcinek? Słuchajcie, sprzątałem trochę w chacie i natknąłem się w szafie na grę taką zwaną Pegasus. O masakra. Kiedy to było? O, oczywiście zaraz musiałem zobaczyć, czy to działa. I o dziwo, zadziałała. Przy okazji odpaliłem sobie konsolkę Soniacza dwójki. Także sobie troszeczkę poprzyjnąłem produkcji. I cholera, jakby dało radę, to ja z miłą chęcią bym nakręcił parę gameplay, byście mieli frajdę. I słuchajcie, jak odpaliłem tego Pegasusa, pierwszą grą, jaka wpadła mi w łapki, była ta kontra. Oczywiście musiałem trochę w to polamić, bo takiej gry to nie można zostawić sobie samopas. To raz. Dwa. Potem odpaliłem sobie oczywiście kultowe Mario. Podróbkę, no co zrobić, no, było to jawne łamanie praw autorskich, no, ale frajda była przednia. Pamiętam, jak byłem mały i w to lamiłem. Później kolejną grą, jaką odpaliłem, było coś... Czekajcie, jak to się nazywało? Zaraz sobie nazwę przypomnę. Było... Ta gra nosiła nazwę Samurai Pizza Cut? Jakoś tak, dokładnie nie pamiętam. Pamiętam, że to japoński tytuł, nie mogłem tego wymówić w ogóle, ale... O, do tego musiałem się usiąść na dłużej, tak? Po prostu no, nie szło tej gry zostawić dwojako i praktycznie całą przeszedłem na jednym życiu, bo to jest dosyć dobra gra. Będę musiał wam puścić z tego jakiś materiał, nie wiem, gdzieś poszukam na internecie, zobaczycie sobie kultowe gry na Pegasusa u mnie może jakimś czasem. I oczywiście, no co tam jeszcze, te Duck Huntera, czy jak to się tam inaczej nazywało, te polowanie na kaczki, też kultowe. I tak co, Dr. Mario, Tank City chyba to się nazywało, te tanki potocznie nazywane przez wszystkich. O masakra, wspomnienia się budziły, jak to pizgałem do rana, można tak to powiedzieć. Fajna gra, mi się podoba i naprawdę chyba musiał poświęcić jeden taki vlog porządny pod takie stare gry, albo bynajmniej starsze, bo naprawdę to był początek w ogóle elektronicznej rozrywki w Polsce, no i to musi być poświęcony jakiś temat dobry. Może młodsi gracze nie pamiętają, ale słuchajcie, jeśli macie tam na przykład na zbyciu, nie wiem, 2, 4D, chyba teraz nie pamiętam po ile stoi ta gra, to wam serdecznie polecam, żebyście sobie w to zainwestowali. Ja wiem, to jest bullshit, totalnie nikt już to nie gra, ale byście mogli sobie zobaczyć przynajmniej co wasi starsi rówieśnicy grali, bo naprawdę fan z gry to był niezapomniany. Pamiętam, jak zawsze w Mario było ciskanie tego pada, naprawdę trzeba było mieć dobry pad, albo po nocach poduszane te odciski na palcach. O masakra. Potem sobie odpaliłem konsolkę Sony dwójkę i odpaliłem sobie kilka produkcji takich jak Splinter Cell. Jak to się to nazywa? No, czekajcie, mam to akurat na półce wyciągnięte. Chaos Territory i oczywiście Need for Speed'a musiałem sobie pograć. O! Powiem wam, niezapomniane przeżycia. W sumie no teraz te gry budzą uśmiech politowania, ale no... Ja wam serdecznie polecam, żebyście sobie zagrali, jeśli macie jakiś tam hajs na zbyciu, nie macie co z pieniędzmi robić, to polecam, żebyście sobie kupili jakąś ze starszych konsol. Ja chyba zrobię sobie taki kącik za gamera,
Po prostu wszystkie konsole, jakie uda mi się dostać w łapy, nieważne w jakim stanie technicznym, chociażbym wolał, żeby były jeszcze ofoliowane, będę robił sobie taką kolekcję. I może kiedyś to za 40 lat na Allegro sprzedam. Trochę hajsu bym może za to dostał. Ja sam osobiście poluję na przeróbkę albo oryginalnie nową, jeszcze zapakowaną konsolę PS1. Bo naprawdę mam masę tytułów, które bym mógł sobie odpalić. I co, no. Warto sprzedawać te starsze tytuły. Wiecie, co mi się podobało w tych starych tytułach? Pierwsze tak. Teraz aktualnie one są niedrogie. To raz. Dwa. Przerobiliście sobie konsolę, mogliście odpalić każdą grę. Trzy. Nie potrzeba cholernego klucza, jakiegoś innego ustrojstwa, żeby sobie w to pograć. Po prostu wrzucacie płytkę do napędu i super. A teraz wszyscy powymyślali usługi internetowe, no i się taki lajcik skończył. Po prostu są gry przypisane do każdego konta. I cholera jasna, no chcecie sobie pograć u kumpla, no to zaraz musicie się wymieniać hasłami, tak? Jeśli chcecie się wymienić grami, no i to jest troszeczkę wątpliwe. A ja osobiście lubię takie właśnie, pożyczam od kumpla grę, otwieram pudełko, jest CDK, nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba, żadnej aktywacji z internetem, nic. Teraz w ogóle masa osób kupuje gry dla multiplayera. Słuchajcie, a powiedz, jak to jest z was, że jeszcze jest taka kampania single player. Wy sobie teraz to oglądacie u Zagreimerów na kanale, u mnie, u Pawlaka, nie wiem, u większych YouTuberów. I to jest robienie show z gry, tak? Są gry, przy których można miło wspominać czas. Ja sam powracam sobie do takiej gry jak Faraon, już mówiłem wam kiedyś na wstępie, albo Silent Hill 2. Co te gry są dla mnie OP. Overpower. Nie wiem, jeszcze są takie gry jak Project I'm Going In. Też taka seria dla mnie. SimCity. Chociaż SimCity bym mógł zrobić jakieś zagrajmy. Bo akurat lubię takie strategie ekonomiczne. Fajne są mi, dają sporo możliwości. Okej, nie mogę węgielka podnieść. Lipnie trochę. Może tak zrobimy. Lit mi nie jest to za bardzo do szczęścia potrzebne. Zobaczmy, co mógł tutaj takiego wyrzucić, co mi się tu nie przyda. Krzemień na pewno. O, dobra. Luz niech sobie leży na razie, nieużywany, chyba że zaraz skoczę sobie do góry i to wszystko wyrzucę. Słuchajcie, Liska, napiszcie mi w komentarzach, jakie gry takie starsze byście chcieli zobaczyć w ogóle na kanale u mnie. Albo po prostu ja mam w zamysłach zrobienie na zimę, bo na razie nie będę miał za bardzo czasu na robienie takiego typu materiałów. Ja myślę nad zrobieniem takiej serii Arkanoid, czyli gry starsze. Coś takiego będę było na gry online, Dom Starców, prowadzony przez Wązia. Naprawdę fajne jest przedstawienie takich starszych gier. One raz mogą nie ruszyć wam na nowym sprzęcie, po prostu wasze sprzęty są niezoptymalizowane pod tą grę. I co jeszcze? O, to tutaj przerzucimy. I takie pokazanie i wyśmianie albo podziwianie starszych produkcji, to by fajnie wyglądało na kanale. Wiem, że pomysł trochę ściągnięty, no ale po prostu takie serie już nie są prowadzone. Jeśli są prowadzone przez kogoś, to dajcie mi namiary, ja z miłą chęcią sobie obejrzę taką serię. Ale naprawdę, jeszcze nie widziałem serii na YouTube. Zagrajmy w Pegasusa.
Albo gry na Pegasusa. O, to by było epickie. O, tanki to było zajebiste. O, idealne do kołpa. Jeśli wiecie, o co chodzi. O, masakra. No i no co jest? O, dobra. Ej, no co jest? Przełącza mi się samo. A, dobra, już wiem co jest. Klawiatura mi nawala. Klawisz W działa mi teraz znowu jak dwójka. Ciekawe dlaczego. A, trochę się pomęczę. No nic nie poradzę od bliska. Pora chyba na nową klawiaturę. No, mam nadzieję, że jutro może jak ją rozbiorę, to coś z tym poradzę. Na razie nie ma żadnego pomysłu. O, właśnie widzieliście. Nadusiłem raz znowu i zaraz się wszystko przełączyło. Chyba, że jutro coś z tą klawą poradzę. Na pewno nie będę wam jej pokazać, bo ona jest w dosyć opłakanym stanie. Muszę sobie jakoś inaczej, w inny sposób radzić. Chodzenie bokiem. Me gusta. Okej, okay, trochę drycika jeszcze wydobędziemy. Okej, okay, tu się jeszcze jeden kobl uchował. Okej. Okay. Ale najpierw będę przełączać się klawiszologią numeryczną. I też nie będzie źle. No i co ludziska? Jeśli pamiętacie jakąś starą taką grę na Pegasusa, no bo na PC-ta, to z miłą chęcią napiszcie mi to w kontekście, to naprawdę poczytam. To nie jest tak, że nie czytam komentarzy. Bo czytam i w miarę możliwości staram się na nie odpowiedzieć. Ja pamiętam jak pierwszą taką z pierwszych gier, kiedy zainstalowałem sobie na kompie, to było Project I'm Going In, gra Faraon, później Silent Hill 2, takie już naprawdę dobre produkcje, co mi zapadły w pamięć. Nie zdarza się to za często. Potem Hitman 1, nie wiem co mówisz, ludziska wymieniać, naprawdę była masa gier, które tak mi się wryły, ale to naprawdę głęboko w pamięć. Szkoda, że nie mogę wam gameplay z niektórych gier pokazać. Takich jak właśnie Faraon. Chociaż z Zeusem może by dało radę zrobić, bo widziałem kogoś na kanale. To jest gra, no, do złudzenia przypominająca właśnie Faraona. No nic ludziska, miał być dłuższy odcinek, ale chyba sobie na tym poprzestaniemy, na takim wspominaniu, bo aż mi się łezka wokół kręci, albo zaraz pójdę i odpalę jeszcze Pegasusa na całą noc. A więc co ludziska, no z tej strony Maras, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć, ja idę lecieć rżnąć w Mario albo w kontrę, narka.